No cześć, dzisiaj Andrzej, więc sprawdzimy sobie, co tam wszechświat ma do przekazania moim kochanym znakom zodiaku. Sprawdźcie sobie swoje ascendenty, księżyce, wenusy, bo pamiętajcie, że nie zawsze znak słoneczny musi z Wami rezonować, także nie gadamy więcej, tylko lecimy z tematem. Moje kochane barany, wiadomość do Was jest taka, by nie ulegać ciągle porywom serca, by bardziej słuchać rozumu. Wy jesteście z natury porywcze, wiem, bo miałam z baranami do czynienia, także tutaj słuchajcie bardziej swojego rozumu, aniżeli miękkiego serduszka. Byki z kolei mają trochę na odwrót i Wy macie taką wiadomość, by jednak wyluzować, by troszeczkę dać serca swoim bliskim, bo jesteście zbyt chłodni i zasadniczy. Jedna uwaga, uważajcie na mężczyznę spod znaku wagi, wodnika bądź bliźniąt. Moje kochane bliźnięta, wiadomość dla Was jest taka, by zostawić przeszłość w tyle, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Pamiętajcie, że naprawdę nie musicie przeżywać nadmiernie tego, co już się wydarzyło. Naprawdę warto zostawić niektóre rzeczy w przeszłości. Moje kochane raki, Wy z kolei pozwólcie sobie na odrobinę szaleństwa. Pamiętajcie, żeby nie zaciskać wiecznie pasa. Ja wiem, że są trudne czasy, ale naprawdę czasem warto wyluzować i zrobić coś dla siebie. A dla Lwów wiadomość jest taka, byście oczekiwały zmian, bo wkrótce Wasz los się odmieni. Myślę, że na lepsze, bo ta karta pokazała się w pozytywie. Moje kochane panny, wiadomość dla Was jest taka, że warto jest zadbać o tą równowagę w swoim otoczeniu, nie tylko finansową, chociaż zwłaszcza, ale też o tą emocjonalną. Pamiętajcie, że zdrowie zaczyna się od głowy.